Cześć, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na projekt Denko gospodarczy. Powiem Wam, że tych produktów mam naprawdę bardzo, bardzo dużo. Także nie będę zbędnie przedłużała tego wstępu i zaczynamy. Powiem Wam, że nie przeglądałam nawet tych rzeczy. Także mam tutaj taki ogromny, ale naprawdę ogromny kosz produktów, które zużyłam przez ostatnie, myślę, pół roku. Także zobaczymy, co takiego tutaj znajdziemy. Mam nadzieję, że w ogóle starczy mi baterii. Dobra, nie przedłużamy. I lecimy. Będę brała totalnie losowo. Tutaj na samej górze już widzę, że mam dwa opakowania takich perełek do prania. Są to perełki zapachowe do prania firmy Ede. Je znajdziecie w Biedronce. To jest taka wersja różowa, glamping. Nie mają opisu zapachu, także Wam nie powiem. Ale one naprawdę bardzo ładnie pachną. Takie kwiatowe bardzo, ale one bardzo ładnie pachną, bardzo długo utrzymuje się ten zapach również na ubraniach czy też pościeli. Zużyłam dwa opakowania, myślę, że będzie ich jeszcze więcej. O, tutaj widzę, już mam inne z tej serii, takie niebieskie. One kosztują 10 zł i naprawdę są bardzo fajne. Ja nie lubię tych kapsułek, tych perełek firmy Lenor czy też Cocolino, ale te bardzo fajnie naprawdę mi się spisywały. Ten niebieski był taki bardziej, powiedziałabym, świeży, wiecie, takie świeże pranie, taka świeża bawełna, nie wiem jak inaczej ten zapach określić. Także ja tego niebieskiego używam często właśnie do pościeli czy do ręczników i myślę, że znajdzie się tutaj w tym projekcie jeszcze więcej tych opakowań. Dalej mam płyn do mycia naczyń. Myję naczynia firmy Pure Home by W5, czyli lidlowskiej marki. Pachnę jak rabarbar, nie mam tej pompeczki, gdzieś się zapodziała. W każdym bądź razie bardzo fajny płyn. Ja tak czy siak myję naczynia w rękawiczkach, także nie wiem, czy on podrażniał skórę dłoni, czy też nie, ale bardzo fajny płyn, bardzo ładnie pachniał i dobrze zmywał. Tych płynów do naczyń tutaj widzę już sporo. Kolejny zużyty płyn jest to firmy Dengmi, czyli z DM-u, Lovely Rose. Ten, powiem Wam, że miał taki nieciekawy jak dla mnie zapach, bo była taka, był to zapach takiej róży różańcowej i ja takiego zapachu akurat nie lubię. Ale jeżeli ktoś lubi zapach róży, to ten powinien się Wam spodobać. W tej chwili mamy również go w użyciu. No, kupiłam kilka tych opakowań. Ale tak, całe szczęście, że naczynia je narzeczony. Dalej mam również Denkmate Beautiful Dreams i to był taki zapach... tak się pokazuje. I to był taki zapach kwiatowo-cynamonowy. To był taki dość dziwny zapach, ale... No to był taki kwiat z cynamonem i jakby jakieś takie przyprawy, goździki czy coś. Dość dziwny zapach, ale naprawdę wbrew pozorom mi podpasował. Dalej mam również z Lidla czyszczę łazienkę, pachnę jak czarna porzeczka. Powiem Wam, że ten produkt akurat u nas się niekoniecznie sprawdził. Był bardzo jakby taki, no przez to, że był płynny, bo był to w sprayu, wiadomo. Ale on był taki, jakby w ogóle nie pozostawał na tej powierzchni. Ja miałam wrażenie, że on nagle wyparowuje, nagle znika. No i ciężko się używało, na pewno do niego już więcej nie powrócę. Coś, co bardzo, bardzo lubię i jest to taki płyn, jak go nazwę, uniwersalny. Jest to płyn uniwersalny z firmy Yopo, bambusowy. Ja już zużyłam tych opakowań naprawdę bardzo dużo i mój narzeczony również ten płyn uwielbiał, po prostu tym płynem leci wszystko, co się da, od okien, po podłogę, wiecie, blaty, wszystko po prostu czyści tym płynem. Bardzo go lubimy, on ma bardzo fajny zapach, takiej gumy troszkę balonowej i mamy w tej chwili kolejny w użyciu, ale tym razem jakiś bodajże antybakteryjny. Nie wiem, gdzie to mam odkładać, bo naprawdę jest tego tutaj dużo. No, kolejny płyn uniwersalny, widzicie. Zużyte dwa opakowania. Mówię, ten projekt Denko jest tutaj... Nie mam pojęcia, jak mam to odkładać. Ten projekt Denko jest naprawdę tutaj już z długiego okresu czasu. Dalej mam zużyty płyn do płukania. Snapdragon and Patchouli Cocolino. Taki duży płyn, nie wiem ile on miał. 1450 ml. Także prawie 1,5 litra i on bardzo ładnie pachniał. Był taki naprawdę fajny, kwiatowy, odświeżający zapach i długo utrzymywał się na ubraniach, także z chęcią do niego kiedyś jeszcze powrócę. Dobra, będę to kładł za siebie. Płyn, w którym się totalnie zakochałam i mam nadzieję, że już niedługo będę mogła go ponownie zakupić, jest to płyn Comfort Intense.
Fuchsia passion, nie wiem jak to się czyta. Jest to coś takiego i to jest bodajże kokolino też jakby w Polsce. On miał cudowny zapach i ten zapach tak długo utrzymywał się po prostu na ubraniach, że ja na przykład, wiecie, wyprałam te ubrania, później one się wysuszyły, poprasowałam, pochowałam do szafy i w ciągu tygodnia wyciągałam te ubrania i cały czas czułam ten płyn, także mam nadzieję, że niedługo będę mogła sobie zakupić kolejne opakowanie, bo on był naprawdę genialny. Produkt, który u mnie jest jakby regularnie kupowany, zużywany, jest to taki malinowy płyn przeciwkamieniowi firmy Frosch i ja go często kupuję właśnie w DM-ie. On jest genialny do wszystkiego rodzaju powierzchni, gdzie macie właśnie jakby tendencję do tworzenia się kamienia. To jest na przykład jakieś takie kurki, czy słuchawkę od prysznica. Ja też go używam na przykład na... Jak to się nazywa? No wiecie, jak macie w zlewie tą na dole, którędy wypływa woda, jest odpływ, a nad nim jest ten korek taki jakby... Myślę, że wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie ten płyn jest genialny i na pewno go jeszcze nieraz zakupię. Ma przepiękny zapach malinowy. No i mogę wam naprawdę go polecić. Wiem, że on w Polsce jest dostępny w Auchan, w Carrefourach, w Kauflandzie. Także szukajcie, jeżeli takiego produktu potrzebujecie. Kolejne opakowanie tych perełek. Tym razem takie fioletowe. Te fioletowe miały taki dość specyficzny kwiatowy zapach. On był bardzo, bardzo intensywny. Na pewno nie każdemu on będzie odpowiadał. Natomiast ja go używam do prania pościeli, bo przy pościeli naprawdę bardzo fajnie jakby pachniał. Dalej zużyłam wodę destylowaną, ale zapachową wodę destylowaną do żelazek. Do żelazka? Żelazek? Żelazków? Żelaz... Wiecie. Do prasowania. Firmy Nagmet z DM-u. To kosztuje tam grosze i naprawdę jest bardzo fajne. Ja lubię w ogóle tą formę jakby tego dzióbka, bo fajnie się przelewa bezpośrednio z tego opakowania do żelazka i naprawdę podczas prasowania ten zapach czuć, fajnie się spisuje, nie mam kamienia w żelazku, także myślę, że faktycznie jest to woda destylowana. Dalej zużyłam żel do mycia naczyń, płyn do mycia naczyń, arbuzowy, arbuz i mięta firmy Denkmy, to było takie ogromne opakowanie litrowe. My sobie go przelewaliśmy po prostu do mniejszego opakowania, takiego do mniejszego dozownika. Bardzo fajny zapach, taki arbuzowy, po prostu jak narzeczony mył naczynia, to po prostu było czuć tego arbuza wszędzie. Aż mnie ochota naszła na arbuza. Tak, bardzo fajne płyny, one kosztują grosze w tym DM-ie i naprawdę fajnie się spisują, także wam je polecam. Dalej mamy jeden z lepszych płynów do mycia szyb i luster, jest to naturalny płyn firmy Yop. Bardzo fajne, domywa te lustra, nie pozostawia smug i mam nadzieję, że za jakiś czas ponownie do niego wrócę. W tej chwili mam coś innego, mam też na zapasie jakieś inne produkty, ale do tego wracam za każdym razem. Tutaj wygnę. Dalej mamy mineralne, naturalne mydło kuchenne firmy Yop. Jak widzicie, sporo tego Yopa, ale naprawdę ich produkty bardzo, bardzo lubię. To mydło mieliśmy w kuchni, jest to takie, powiedziałabym, zwykłe, klasyczne mydło. Ja zdecydowanie wolę do kuchni tę wersję typowo kuchenną, taką wiecie... kurczę, nie pamiętam jak ono się nazywa. W każdym razie ogólnie te mydła kuchenne z firmy Yop, no te miały taki dziwny zapach trochę. Taki solny, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie bardzo lubię mydła kuchenne firmy Yop, ale mówię o tym innym zapachu. Bo one fajnie domywają wszystkie takie śmierdziuszki typu ryba, typu czosnek, cebula. Wszystkie te zapachy właśnie z dłoni, one idealnie domywają. Dalej zużyłam żel do toalety. Taki wiecie, Nature firmy Denkmet z DM-u. Co więcej, tutaj będę się rozgadywać na ten temat. Zużyłam moją ukochaną pastę czyszczącą karambola i kaki firmy Zielko. Jest to genialny produkt, możecie tym czyścić tak naprawdę wszystko. To jest taki naturalny jakby zamiennik CIFA. Nie wiem, jak to, no, myślę, że to jest właśnie idealny zamiennik CIFA. On przepięknie pachnie, radzi sobie ze wszystkim, z każdym przypaleniem, na przykład w piekarniku. Czasami się zdarzy, wiecie, że coś wypadnie po prostu z formy czy coś i to się podczas pieczenia przypali. To sobie idealnie radzi. Ja mam kolejne opakowanie w użyciu i jeszcze jedno z
zapasie, także to chyba mówię sam za siebie. Zużyłam, ale to już dawno, zużyłam takie tabletki do toalety. Niestety ja ich nie będę kupować, nie wiem, czy tutaj mam zostawione, nie mam. Ja ich nie będę kupować tylko z tego względu, że one jakby, każda ta kapsułka, a jest ich tutaj 16, jest pakowana w oddzielny plastik. Gdyby te kapsułki były luzem w tym opakowaniu, to z chęcią bym je kupowała, bo fajnie one czyszczą toaletę, fajnie jakby zapobiegają kamieniowi. Natomiast nie będę kupować z tego względu, że dobra, opakowanie kartonowe, przykład każda jedna kosteczka jest w dodatkowym plastiku, także nie. Nie wiem czemu, ale tu rzuciłam opakowanie po Wegeburgerach. Dobra, polecam Wegeburgery, znajdziecie je w Auchan. Bardzo smaczne, to są dwa buraczane i dwa falafele. Naprawdę bardzo fajne. Tyle. Bardzo fajny płyn do pukania, który poleciła mi Olusiowa. W sumie ona sama chciała, żebym ja jej kupiła. I z tego względu ja też go kupiłam i wypróbowałam. Jest to Softland Garden Collection. To jest coś takiego. Jabłko, róża. Ten zapach był taki kwiatowy, ale przełamany takim właśnie kwaskowatością tego jabłka. Takim słodkim, kwaśnym jabłuszkiem. Bardzo fajny zapach. Bardzo ładnie ubrania, po nim pachniały i też bardzo długo. Także wam naprawdę polecam. Myślę, że jak kiedyś też jeszcze się na niego skuszę. Ja to wszystko rzucam za siebie, wiecie, że nie będzie... O, nie będzie likać. A może i lepiej. Mam Yankee Candle, resztkę wosku zużyłam, tam też mi się pali, o tu, kominek. Honey Glow. Jeżeli ktoś jeszcze jest ze mną z czasów bloga, to wie, że bardzo ten zapach lubiłam, bo to taki fajny jesienny zapach, co prawda, ale fajnie mi się spisywa. No i co my tutaj mamy? Jeszcze całą torbę z produktów. Czyścik na trąby, czyli taki płyn do czyszczenia piekarników. Powiem wam, że to dawno, dawno temu kupiłam, wykorzystując punkty jakby, które kiedyś w pracy dostawaliśmy. Ale powiem wam szczerze, że jakiś efekt wow na mnie nie zrobiło, także na pewno nie powrócę. O! I znalazła się pompeczka od płynu do naczyń. Także tak. Jak mówiłam, jeszcze jedno opakowanie tego płynu z różami. Kolejny mam w opakowaniu. Nie wiem, czemu wzięłam tyle opakowań tego płynu, skoro ja nie lubię zapachu róży. Myślę, że to narzeczony chwycił. Dalej mam wosk Vanilla Chai. Taki mocno duszący zapach, bardzo słodki. Nie, nie powrócę. Dobra, znalazłam swój zaginiony żel do golenia. W projekcji Denko, mimo że nie spełnię. Dobra. Bardzo dawno zużyłam też chusteczki do toalet, bardzo fajne, one są antybakteryjne. Ja nie będę wracać, bo po prostu są to zbędne śmieci, mogę sobie kupić jakiś antybakteryjny spray i czyścić sobie toaletę właśnie tamtym sprayem, a nie takimi chusteczkami jednorazowymi. Dalej mam jeden z moich ulubionych zapachów w ogóle z Yankee Candle, jest to Clean Cotton. Taki bardzo praniowy, bardzo jest to taki odświeżający, świeży zapach. Naprawdę wam je polecam i ja to z chęcią kiedyś jeszcze do niego bym powróciła. Masakra. Kolejny płyn z W5, jest to myje szyby, bazylia i mandarynka. Zapach totalnie nie mój, bardzo nieprzyjemny powiedziałabym wręcz, ale sam produkt fajnie się spisywał, fajnie czyścił szyby i wszystkie rozciszane powierzchnie. Mam nadzieję, że się tutaj nie zagłuszę. Bardzo fajny produkt z Only Eco. To płyn do mycia kuchni. I powiem wam, że on naprawdę bardzo fajnie nam się spisywał, zarówno do czyszczenia blatu, ale też kuchenki. Naprawdę nie pozostawiał smug na tej kuchence, fajnie wszystko doczyszczał, domywał. Jak było jakieś większe Jak było jakieś większe zabrudzenie, to po prostu popsikałam tym produktem, zostawiłam na kilka minut i wszystko ładnie po prostu szło zczyścić. Naprawdę wam go serdecznie polecam, jeżeli macie okazję gdzieś się w niego zaopatrzyć. Tutaj widzę jeszcze jakieś świeczuszki, ale tutaj jeszcze mam naturalny płyn do czyszczenia podów Lavenda firmy Yop. Bardzo fajny produkt, bardzo go lubię. Jest też tolerowany przez moje koty, także z pewnością będę jeszcze nieraz do niego powracać. I tu mamy kolejne woski. Czekajcie, ja to może spróbuję wyciągnąć.
Kolejne zapachy wosków Cassie, czyli zapach czarnej porzeczki. Bardzo fajny, porzeczkowy, kwaskowaty zapach. Jeden z moich ulubionych, też takich kwiatowych, jest to Flowers in the Sun. Wiecie, ja to mam w takich woreczkach, bo ja tu po prostu już miałam te resztki i starałam się zużywać. Bardzo taki duszący zapach, ale taki, powiedziałabym, dość ciężki zapach, moim zdaniem. Jest to minna jaśmin, ale to może dlatego, że ja nie przepadam ze zapachem ogólnie jaśminu. I fajny taki kremowo otulający zapach, jest to Shea Butter. Jeżeli ktoś lubi Yankee Candle, to ja nie mam nic do tego, ja w tej chwili raczej staram się zużywać to, co mam, ale po prostu nowych zapachów już nie kupuję. No i na koniec dwie świeciuszki, pierwsza z nich jest to Home Aroma Vanilla Orange. Widzicie, całe okopcone opakowanie, generalnie bardzo lubię te świeciuszki. Mam jeszcze kilka w swoich zasobach. One kiedyś były w Rossmanie i były bardzo tanie, nie mogę teraz tego otworzyć. Ten zapach waniliowy był bardzo... Vanilla Orange był taki bardzo słodki. Czy było czuć pomarańcze? Niekoniecznie. Bardziej bym powiedziała, że taka wanilia z cynamonem. Ale generalnie, jeżeli chodzi o sam jakby zamysł tych świeczek, takich malutkich, są naprawdę bardzo fajne. I ostatni produkt w tym projekcie Denko jest to znowu świeczka, którą kiedyś gdzieś tam dostałam, firmy Airwick Life Sense. To jest coś takiego. I naprawdę ona bardzo fajnie pachniała, była taka bardzo morska, odświeżająca, często używaliśmy jej w toalecie i naprawdę Wam ją serdecznie polecam. Zaraz mi się wyłączy aparat, także na dzisiaj to by było tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmiku, dajcie mi znać, czy tego typu filmiki Wam się podobają. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli tak, jeżeli lubicie projekty Denko gospodarcze. Bardzo Wam dziękuję dzisiaj za oglądanie, no i do zobaczenia już w następnym filmiku.